opiszę jeszcze, jak działały pitousze z polskich służb. Więc naprawdę. Więc ten gość, który tu był, tam sobie. Tam już nie ma tego samochodu, jak widzicie, przerzedziło się, ale zawsze tam stał samochód, często go widziałem. Najpierw myślałem, że to jest policja, że tam mnie sprawdzają, no. Później się okazało, że to jest ten taki lipny kontrwywiad, co kasę przyjawniali naprawdę, jaką wpłacali patrioci, wszystko brali do siebie, a ten. A tu tak dochodzenie było takie leniwe, bo ciągle widziałem tego luja, jak przyjechały czasem jakieś furgonetki, on sobie dżemał. A jak mówiłem, jedna furgonetka myślała, że druga furgonetka mnie chroni i tak dalej, w końcu sobie pojechały. Nic tu, żadnej ochrony, on po prostu czekał, aż ktoś mnie zabije i wtedy by odjechał i powiedział, misja zakończona. To nie był agent, ale ciało zostaje przy nas. I ten, i właśnie... No i ciągle go widziałem, jak gdzieś jechałem nad jezioro, to też taki frajer normalnie. Albo ci drudzy, no z tych, potem byli, to było takich dwóch, już ten mały nawet był fajny, trochę spidziarz, a... No i tak, no nie są to najlepsi agenci, chyba brakuje im dużo do Borna, a nawet do tego gościa, co grał w Squadron Model, do tego aktora, co już nie żyje, no... Brakuje im do każdego. Już chyba bym wolał, żeby mnie chronili Robert Janowski, Radek Majdan i nie wiem, chyba Rafał Masera. Bym się chyba czuł w lepszym towarzystwie. Dobra. I teraz tak, bo jak widzicie, zębami nie jest najlepiej. No i nie ukrywam, że jak chciałem tam do jakiejś dziewczyny pozbić, to te zęby były dużym problemem, bo nawet jak mówiłem jakiś żart, i często się śmialiśmy, bo ja się lubię śmiać, żartować, to mówiłem, że żart i się zaczynam śmiać, to... Te dziewczyny wszystkie tak, nie, odwracały głowy, no nie mam o co pretensji, bo sam widziałem w lustrze, jak to kiepsko wyglądało. Także jak już żart doszedł do kulminacyjnego momentu i się zaczynałem śmiać, ja też, no to wszystkie dziewczyny tego zwracały głowę, nie, no żeby się śmiać, no bez tych niemiłych wrażeń. A ten gościu ze służb, nie, polskich, czy tam polskojęzycznych, czy już polsko-niemieckich, na spotkaniu, tam z tymi dyrektorami mówi, no, że tam, że taki dyrektor, co wynajmuje morderców i tam spoko jest damskim bokserem, to jest kurwa dla niego lepszy gość, bo ma rodzinę, no a ja nikogo nie mam, jestem sam, więc ja jestem gorszy. No, przecież sami mnie do tego doprowadzili, chyba odcinaniem tych funduszy, chociaż i tak próbowałem z tej najniższej płacy jeszcze chodzić do dentysty i tak tam byłem w sprawie wyrwania tych 11 zębów. Tam ilu, co mi się jeszcze tam jakoś trzymały, ale bardzo mnie bolało, jak jadłem, jak takie zęby się ruszają, takie resztki. No więc cieszę się, że już ich nie mam, bo jest lepiej. Takie bezsensowne argumenty, nie? No przecież... Albo, jak wiecie, jeden z takich moich ulubionych, no, chyba jak debil. Taki po prostu wszystko było przeciwko mnie. Z tą nadzieją, że albo się okaże rosyjskim agentem i wtedy siadą, będą mogli zachować coś w kieszeniach, no albo w końcu ktoś mnie zabije, więc też będą mogli zachować siano, nie? To są patrioci, to są szmaciarze. A te ludzie chyba, nie, w ogóle nie tylko im trzeba odebrać legitymację z orzełkiem, ale w ogóle niech wyjadą z kraju, tu ich nie chcemy i Niemcy też nie będą ich chcieli, bo ja tych Niemców, co ze mną walczyli, szanuję. A nikt nie szanuje polskich zdrajców, ani Polacy, ani Niemcy, nikt. Może nie wiem, czy jakieś, wiem, że jest jakaś wyspa, powstaje bodajże w pobliżu Karaibów to jest, jakiś wulkan coś ostro zapodał i wydłużyła się z oceanu wyspa, góra, na razie są tam ptaki i rośliny, no to niech tam sobie jadą. Dobra, a co tam dalej? Aha, jeszcze taki inny argument. Jeden z moich ulubionych filmów to jest Na krawędzi. Nie pamiętam teraz angielskiego tytułu. W tym filmie gra Kevin Costner i on gra rosyjskiego agenta Yuria, który pracuje w Pentagonie. No i najfajniejsze jest, jak który pracuje w Pentagonie, on jest wychowany w Ameryce jako tak zwana matrioszka. No i... tak naprawdę, chociaż miał być tym rosyjskim agentem, to jakby przeszedł na stronę Amerykanów, to tam jest taka bajeczka, bo wiadomo, żeby go zabili, a na końcu nie zabijali. Bardzo lubię w tym filmie, jak jest się to jego zdjęcie wyświetla na komputerze, nie wiem czy pamiętacie, ten film jest chyba z 89 albo z 91. Na komputerze
Oni mają zdjęcie, ale ten obraz jest niewyraźny i wiadomo, że to on będzie na tym. Ten Kevin Costner wyjdzie na zdjęciu i wtedy się wyda, że to on jest Jurijem, chociaż to jest tam robiony też, chociaż naprawdę jest tym Jurijem. No i lubię, jak właśnie oni przychodzą do tego komputera i ciągle patrzą i tam jest ta pikseloza, ale coraz bardziej jest widoczny ten Kevin Costner. No i moja sytuacja w zakładzie była podobna, no bo po tym jak nie mogłem nigdzie dostać pracy, mimo swojego świetnego wykształcenia i wielu sukcesów w życiu, jakie odniosłem, jakimi nie może się z którymi nikt się nie może równać w Polsce. Nikt tyle nie osiągnął co ja. Tak w wielu różnych dziedzinach. W różnych dziedzinach, tak jak w trzech bodajże, jeśli pamiętam. Pisano o mnie w książkach, w czasopismach, miałem propozycje wywiadów, prelekcji, no i dużo też osiągnięć. Na tyle, że mam na stronę i wejścia z CIA, i polskie służby są zainteresowane, rosyjskie mnie próbowały zabić, niemieckie mnie próbowały skompromitować. No jest trochę tego, jak na takiego żulika, grafomana, bezrobotnego, bezdębnego, nie? Co na wszystko musiał pracować fizycznie, a i tak z wielu tutaj firm nie odpowiadali w ogóle. Jak otworzysz gazetę, to kurwa pełno ogłoszeń o pracy, to ciekawe, bo zanim się tak przebiłem do publicznej świadomości, jak przez rok wchodziłem wszędzie z urzędu pracy, nigdzie mnie nie chcieli, jak pisałem, wysyłałem CV-ki też nie, bo tu są jakieś listy wrogów Niemiec, jak ktoś jest przeciwny germanizacji, to roboty nie dostanie, no nie wiem, może się to zmieniło, ale tylko dlatego, że jestem silny w internecie, bo dopóki działałem incognito, żeby nie zgromadzić na sobie tego hejtu, tej zazdrości, bo wiadomo, jacy są Polacy. Ktoś osiągnie więcej od nas, to tam zdołować go, omówić spotkami, żeby ludziom nie drżały ręce, jak mnie gdzieś tam obsługują czy coś, żeby się wszyscy nie patrzyli nad jeziorem, nie gapili. No więc dlatego to ukrywałem i też, żeby jakieś dziewczyny zawsze chciałem spotkać, która mnie pokocha za to, jaki jestem, a nie za to, co osiągnąłem. No i tak dalej. No i to wszystko się udało. No. Aha, no i ja do siebie, no i po prostu w zakładzie pracy często mówiłem, ja tu jestem incognito, bo tam wiecie, jak przyszedłem, no byłem często poniżany przez inne osoby, jak wiadomo, bezzębny, taki zaszczuty już tam, no, nie miałem po prostu na jedzenie, po prostu, no byłem, dawałem się poniżać, bo wiedziałem, że jak nie będę miał na leki, to umrę, nie, bo zawsze jesienią jestem poważnie chory. Już są potrzebne zawsze jesienią antybiotyki, żebym po prostu przeżył. No i dlatego najpierw w zakładzie pracy mówiłem, ja tu jestem inkognito, nikt nie wiedział, o co chodzi. A jak już później, no tam zadarłem z kierownictwem, bo się okazało, że im wyżej, tym gorzej, tak tam było. Tam się w ogóle nie liczy. Ludzie to byli dla nich jak papierki, które można wrzucić do kosza, nawet nie wiadomo, co tam było. Wystarczyła jakaś plotka i mi tam chciał złamać życie ten wielki antyrasista, wielki człowiek humanizmu, ale tylko dla wybranych narodów. Patrzcie, bo mam podpomyka, chciałem się pochwalić. Zobaczcie, ten zrobiłem taki, no lepszy jest. No i patrzcie, tu są płatki, które niedawno wygrzebywałem, te płatki i sobie je zalałem wodą. I w takich warunkach żyłem, w takich spartańskich. Komputer też nie jest najnowszy, monitor też. A kontrwywiad wszystko doskonale o tym wiedział, że tutaj nie mam na neta, że no nie mam na jedzenie, że bywam czasem otruty, bo musieli, jak było mnie słychać na kurwa stadionie, jak wołałem karetkę, cały dzień i całą noc, no to kurwa, tak zwany kontrwywiad złodzieje, szmaciarze, prostytutki do wynajęcia przez Niemców, też to słyszeli i czekali sobie cały dzień i całą noc, aż umrę, to nie był pierwszy raz. Żeby wreszcie przytulić siano. No. I potem jeszcze mieli taki argument, jak już właśnie miałem ten konflikt w zakładzie pracy, to tak do siebie w domu mówiłem, jestem Juri. No bo to tak jak coś jak to incognito, nie? Że po prostu gdyby się ten kurwa cały wielki Niemiec antyrasista dowiedział, kim ja jestem, to może by sprawdził tą plotkę. Zanim obiecał, że wymarzę mi wykształcenie, że nigdzie nie będę mógł dostać pracy, jak już i tak nie mogłem, frajerze, bo już inni Niemcy mnie dawno wpisali na tą listę. Dla wrogów germanizacji. No, to na razie.